Nie ma wyjaśnienia dla użycia siły, braku troski czy nieustannego strofowania dziecka. Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie z wykorzystaniem przewagi każdego rodzaju siły – fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, która narusza prawa i dobro dziecka. W obszarze działania Suwalskiej Komendy Miejskiej Policji tylko od stycznia do końca września bieżącego roku wykryto ponad 174 takie przypadki. Komenda Miejska Policji w Suwałkach odnotowuje niestety i rzeczywiście interwencje dotyczące przemocy wobec osób małoletnich. Musimy tutaj wskazać tak naprawdę, że funkcjonariusze sporządzające formularze niebieskiej karty tak naprawdę spotykają się z sytuacjami, w których rzeczywiście intencjonalność, czyli zamierzone oraz nieprzypadkowe działanie oraz asymetria sił na korzyść sprawcy występuje. W 164 przypadkach osoby małoletnie były osobami współdoznającymi przemocy domowej. 4 razy więcej niebieskich kart niż rok wcześniej w analogicznym okresie świadczy jednak nie tylko o tym, że dzieci są krzywdzone. Świadczy też, że znacznie częściej i szybciej reagujemy na naruszanie nietykalności cielesnej lub dobrostanu najmłodszych, mówi z niewielkim śladem ulgi przedstawiciel lokalnej jednostki policji. Nie wiedzieć czemu przypadków przemocy wobec dzieci odnotowuje się znacznie więcej w Suwałkach niż na terenie powiatu ziemskiego. Jeśli chodzi o teren miejski, suwalski, było to 118 przypadków. Jeśli chodzi o teren pozamiejski, było to tak naprawdę dużo mniej, bo 56 przypadków. Tu zdiagnozowanie dysproporcji również nie jest łatwe, bo w miejskich warunkach dziecięca krzywda jest łatwiejsza do dostrzeżenia czy usłyszenia. W zabudowie wiejskiej za ścianą nie mieszka drugi człowiek, który zareaguje. Zatrzymanie działań oprawcy jest więc znacznie trudniejsze, szczególnie, że... Rodzaj przemocy, który występuje w stosunku do osób małoletnich, mowa tutaj o przemocy przede wszystkim psychicznej, która znajduje się rzeczywiście na pierwszym miejscu. Kolejną przemocą jest to przemoc fizyczna. Policjantom zdarza się również widzieć trudne przypadki zaniedbania małoletnich. W tym kierunku również prowadzone są w Komendzie Miejskiej Policji postępowania. Jeśli funkcjonariusz policji jedzie na interwencję i na miejscu stwierdzi, że dobrostan dziecka jest naruszany, ma do dyspozycji pewien wachlarz środków zapobiegawczych. Mowa tutaj tak naprawdę o możliwości i przede wszystkim możliwości nałożenia tak zwanego nakazu zakazu. Nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego miejsca zamieszkania, czy też zakaz zbliżania się do osoby wspólnie doznającej przemocy. Dodatkowo, jeśli chodzi o postępowanie przygotowawcze, mowa tutaj również o drastyczniejszych środkach, to znaczy czemu drastyczniejszych, ponieważ środkach zapobiegawczych, wolnościowych, między innymi takich jak kim jest tymczasowe aresztowanie. Czasem też zdarza się, że już sama wizyta policji odbiera oprawcy rezon. Instrumentem jest samo przeprowadzenie interwencji albo samo otrzymanie informacji od osoby zawiadamiającej, czy też od osoby, która przypuszcza, że w danym miejscu może dochodzić do sytuacji przemocowej. Od tego zaczynamy tak naprawdę. W późniejszym etapie tutaj nie możemy wszystkiego kategoryzować jednakowo, bo tak naprawdę każda interwencja jest inna i każda interwencja wymaga indywidualnego przeanalizowania danych czynności i tych czynności, których ewentualnie funkcjonariusz mógłby wykonać na miejscu podejmowania, przeprowadzania tej interwencji i wtedy właśnie między innymi weryfikuje, czy ten formularz niebieskiej karty jest po prostu zasadny do sporządzenia. W przypadku choćby podejrzeń o naruszenie dobrostanu dziecka nie należy się wahać. Powiadomienie policji może uczynić przecież świat młodego, a czasem wręcz małego człowieka bezpieczniejszym. Nie trzeba się też obawiać, że zgłaszający w przypadku niepotwierdzenia poniesie jakiekolwiek konsekwencje. Reagować możemy wszędzie. W domu, na podwórku, na ulicy. Nie podejmujmy samodzielnej, pełnowymiarowej interwencji. Po prostu skorzystajmy z telefonu. Policja szybko i fachowo zajmie się sprawą. Jeśli przypuszczamy, że zło dzieje się za ścianą, możemy też zgłosić się anonimowo na całodobową niebieską linię. To numer 800 120 002 i rozjaśnić mroczny świat przemocy. Jednym telefonem.